Witam was tutaj, cześć, cześć, mam nóż. Zapraszam was na kolejny odcinek z Skylines Industries. I tak, dzisiaj się zajmiemy trochę bardziej transportem. Wiem, mamy dzisiaj 10 odcinek, ale transport to podstawa w naszym przemyśle. Jeżeli nie ma dobrego transportu, to nasz przemysł się zapycha i tak też tutaj jest. O, jesteśmy tutaj, zobaczcie. Obok tej naszej ciekawej fabryki, takiej bardziej opuszczonej. Ciekawe, ciekawe, kamerka. Rzeczywiście masz... Jeszcze raz? Serio? Nie za mało tego trochę? Czekajcie, czekajcie, zobaczymy co będzie kolejne. Dawaj, 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 dawaj. Pokaż coś nam niezłego. O, dobra. No i tu mamy nasz przemysł. Ten węzeł całkowicie trzeba nie przebudować, ale niekoniecznie dzisiaj. Dobrze. Jesteśmy tutaj. Ja przed chwilą tu trochę siedziałem. Te mapki mnie trochę zaczynają irytować. Zabiłem tu całkowicie nowy węzeł. Po pierwsze ścieżki. Po drugie usunąłem tutaj ten przejazd. Bo ten przejazd robił tu całkowicie kotki. A teraz, kiedy ci sobie przyjeżdżają górą, ci dołem i tak dalej, to jest według mnie o wiele lepiej. Po drugie postawię tej, no, celulozownię, bo mamy strasznie dużo tego, co nie, drewna i musimy tego się trochę wyzbyć. Tu będą jechać i zabiję nasz tutaj węzeł. Węzeł tutaj tak w ogóle nie widać. Dopiero jak wejdziemy sobie pod spod, o, proszę bardzo, widzicie, tu jest cały węzeł. Tutaj, a, no i tu zrobimy jeszcze jeden zjazd, żeby ci mogli szybciej tutaj dojeżdżać. To chyba tyle z tego co... I brakuje nam wody. A to już z takich nowinek bardziej. Więc wodę musimy sobie pociągnąć stąd. I wyrzucić ją sobie tu. To też trzeba nie przebudować tak trochę. Ale nie dzisiaj. Niekoniecznie. Dobra. To powinno nam zaspokoić. Jest duży popyt na przemysł. Dobra, dajmy sobie, zaspokojmy sobie ten popyt na przemysł. Sądzę, że tutaj trzeba niego trochę przenieść. Dobra, niech już będzie. Nie, tak. Chciałem usunąć. Nie ten klawisz. A właśnie, zapomniałem powiedzieć. Dzisiaj będzie live. Około godziny 18 ze City Skylines. PS4 Mass Transit. Więc zapraszam serdecznie. Na pewno będzie. Nie to, że nawet to powinien być, tylko będzie, będzie. Jak nie będzie, to ja będę zdziwiony. Bo nie wiem, czemu bym miał ogonić. Dobra, tak czy siak. Dzisiaj live, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie. Dobra, tutaj, 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 dobra. Tu taki ładny przemysł. Tutaj wiem, że mam nasze fabryki, ale tutaj potrzebujemy trochę przemysłu. I nie mamy na razie gdzie go głównie wrzucić, co nie, więc... Po prostu trochę tutaj tego dajmy. Ciach, 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 ciach. Dobrze, co do wody? Prawie ją macie. To jest bardzo dobrze, że prawie. Prawie dobrze widzę, że mam różnicę niż full. I niż to, że ja zrobię źle wodę. To też jest irytujące. Dobrze, natomiast już tak. Przejdźmy do naszego farming. Nasz farming ogólnie jest problem z lasami. Jakby ktoś się zastanawiał, jaki to jest taki, że produkujemy 218 ton drewna, a wykorzystujemy go tutaj mamy 80. To jest naprawdę źle. Dlatego tutaj dałem jeszcze jedną celulozownię. Ona będzie tutaj sobie pracować. I powoli mi się tutaj zaczęły... O, właśnie. Brak wystarczającej liczby kupujących. Musimy więcej tego poustawiać. Ponieważ tutaj mamy trochę tego miejsca, to ja sobie tutaj pozwolę jeszcze coś postawić, ale... Tutaj się by przydała ta droga dalej. Tak, tu ten kawałek ziemi, to będzie kolejny, który trzeba kupić. I tutaj stąd i... No dobra, powiedzmy, że jakoś tutaj. I tutaj sobie poustawiamy na papier. To jest przetwórnia drewna. O, dokładnie. Bo to nam teraz trochę jest potrzebne. Przetwórnia drewna i taki tartak mały możemy tu sobie postawić. Jeśli coś by tu się jeszcze przydało, to duży skład, ale... Ale one dużo zajmują miejsca po pierwsze i mamy już ich trochę dużo, ale potrzebujemy ich jeszcze więcej. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Możemy tu sobie puścić drogę. Nie, tutaj, tutaj to nie. Tutaj? Nie. A, no i oczywiście plastik. Dobrze, poczekajcie, mamy trochę forsy. Dajmy sobie kolejną ropę. To jest dobry pomysł. Chcecie kolejną morską platformę wytniczą. Daj mi... O, nie, to jest to. Ciach, ciach. Dobra. Okej, okay, widzę, że... What? What the fuck? Gdyby nie ten mas, można było to tak sobie to postawić, ale widzę, że można w różny ciekawy sposób to kombinować tym.
Tak, jak było nawet przez chwilę. Okej. Niech ci będzie. I możemy postawić jeszcze drugi. Dobra, tak skorzystałem z tej okazji. Dobra, niech będzie tutaj. Postawiliśmy. O, osiągnięcie. Aktywa morskie. Świetnie. Dobra. Nie jesteś podłączony. No może troszeczkę. Ale weź, trzeba mi tu nie maleć. Nie jest aż tak źle z tobą. Są budynki, które mają naprawdę gorsze podłączenie. Dobra, linie pomocnicze. Wyłączone. I siatka. O! Nasza farma osiągnęła piąty poziom. Jej, duży słoj, duże pastwisko. Fabryka żywności, duże pole uprawne, duży sad. Świetnie. Tym się za chwilę zajmiemy. Wyłącz mi tu siatkę. O. O wiele lepiej. I daj mi tu stąd. Okej, stąd nie chcesz, dobra. Stąd. Też nie chcesz. Stąd. Też nie. Co? Idź pan. Ja tu muszę mieć podłączenie do tego. I tutaj ten. No. Dawaj wszystko. Dobrze. No, już jakaś etapa się zrobiła. I tu jest ta nowa też kolejna. Świetnie. A ty już nie masz surowców. No ma to wypad. Nie to nie. Czy ktoś tu jeszcze nie ma surowców? No ma. Ten nie ma. Kolejny flyer. I przez co mi tutaj prąd odciął. Tak, tutaj to dziwnie zygzakiem i ciągnie się. A tak poza tym to nawet ty tutaj masz, z tego co widzę. Świetnie. Dobra. Tu powinno nam to się wszystko ładnie w miarę rozwijać. Widzę nawet. Ropa, 2%. O kurde. A, bo dam na pusty. Dobra, daj, zrównoważony. Ty. Też. Pusty, okej. Zrównoważony daj. A ten nowy skład, który tutaj sobie gdzieś postawiliśmy, czekajcie, gdzie on był? O, tu. Ten jest na zrównoważony i jest w miarę dobrze. Dobrze, postawmy sobie jeszcze kolejną tą celulozownię. Na plastik, a nie, zakład karteringu nafty, dobra. Czy on by tu się mi zmieścił? Pewnie tak. Gdybyśmy usunęli tu tego druta i wyrównali teren, to by się zmieścił jak nic. Ja tu lubię na tych wyspach po prostu budować, jakby ktoś się zastanawiał, czy ja to wszystko buduję na tych wyspach, bo tu jest fajnie. Ojojojojojoj. Nie. Nie w tym kierunku to. Droga do szczęścia. Dobra. I bum. Proszę bardzo. No, całkiem ładnie drut tu się urwał, ale drut tu nie jest nam niezbędny. Co nogą te platformy wiertnicze, one są tak w dziwny sposób poustawiane. No zobaczcie, to jest to samo. To jest to samo, to jest to samo, to jest to samo i to jest to samo. Nie, i tutaj też trzeba nie się zająć. Dobrze, ale już wracając do naszego tej farmingu, biliśmy kolejny poziom, co znaczy, że trzeba iść dalej, tak. Tu jest taka nasza droga, taka szybka. Nie ma sobie, zestawmy jak już jest. I tutaj sobie dajmy, aby nasz farming dalej się rozwijał. I... czekaj, daj mi tu farmę. Średnie pole uprawne, dobra. Średnie pole uprawne tutaj sobie jeszcze poustawiajmy. I teraz tak. Tutaj jest naprawdę idealne miejsce na duże pole. Na duże pole uprawne. Czekaj. Stąd. One kosztują. Dużo kosztują. Tu widzę, że nasze młyny i mąka i tak dalej. Właśnie. Jak tam ty? Okej, dobrze. Mało jest plonów, ale dobra, mniejsza z tym. Nowa fabryka. Widziałem fabryka żywności. Pokaż mi to. Fabryki. Fabryka lemoniady. To nie to, bo to potrzebuje jeszcze... Tak, szkło. To nie mamy tego. Fabryka ubrań. Plastik. Nie, niekoniecznie. Teraz rafineria też nie. Papiernia na razie nie. Fabryka żywności, okej. Kurczę, plastik, drewno. No dobra, no tam. Nad tym możemy się dzisiaj zastanowić. A wracając do naszego głównego celu w dzisiejszym odcinku. Tutaj handel chce się budować, nie? Przekręty handel. Czemu on się zawsze buduje, kiedy ja nie chcę? O, idealnie nam to weszło. Tu jakieś parę budynków bym jeszcze wstawił już z farmingu. Czekajcie, nie wiem. Rzeźnia.
Akurat to chyba nam jest kompletnie teraz niepotrzebne. Z tego co ja tam widziałem. Dobra, czekaj, powiększmy sobie ten obszar naszej tutaj przemysłu dotąd. W ogóle tutaj będzie trzeba powiększyć też nasze lasy. Ale mniejsza z tym. Okej, widzę, że ty w tym kierunku biegniesz. Czekaj, tu tak, żeby te bambaje wjechały sobie spokojnie. Dobra, może w ten sposób. A, drut się idealnie podłączył. Czekaj, czy drut... Blisko. Wy nie macie wody. No, wy możecie nie mieć wody. Poniekąd. Dam wam wodę. A, dlatego może nie działacie. To by miało nawet trochę sensu. Dobra, mniejsza z sensem. Bambaj. Nasz ukochany Bambaj będzie tutaj jechać dalej. Prosto. Albo nawet się skręci. Czekaj, pomyślmy. W sumie to... Czekaj. Pokaż mi, jak tutaj te budynki... Młyn. Oboda. Mleczarnia. Dobra, to nie. To też nie. Okej, dobra. Dajmy sobie... Młyn. Niech będzie kolejny. A, dobra. Młyn jest... Ma w miarę przyzwoite rozmiary. Z tego, co widzę. Dobra, świetnie. Chyba, że mi tutaj nie wejdzie. Wejdzie. Dobrze, świetnie. To tędy se puścimy Bambaja. Mi go sprowadzić na ziemię. Nie możemy go puścić pod. Bo nie ma tam już miejsca. Tutaj. Szczerze powiedziawszy, bym sobie to puścił tak po prostu. Kurde, to jest z Forcą. Zdajemy 2000 czy 21 tysięcy? 20 tysięcy. Inaczej bym tego nie zrozumiał. Dobra, no i stąd tu. Nie, czekaj. Tu możemy sobie trochę to przestawić już. Tu. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. I stąd tu sobie zrobimy zakręt. G. Wyłącz linie pomocnicze. I no dobra. Nie. Nie. To mnie nie interesuje. Tak i tak. O, to mnie bardziej interesuje. Świetnie. I stąd trzeba byłoby zrobić tu... Czekaj, wyłączmy wszystko. Wszystko, świetnie. Ciach. Źle. Dobra, jeszcze raz. Ciach, ciach. O, dobra, idealnie. I włącz mi wszystko. 12 minut już straciliśmy, co? Serio? Dobra, tutaj jest problem z wodą, jak widzimy. I podłączmy sobie źle. Dobrze, że jeszcze woda tędy nie popłynęła. Bum. Tak to ma wyglądać. Dobra, no i tu mamy naszego Bambaja, który tu sobie będzie jechać dalej. I szczerze powiedziawszy, czemu tu są drzewka? Czemu tu są drzewka? Ja chciałem co innego powiedzieć, ale czemu tu są drzewka? Czy ja ci pozwoliłem tu zrobić drzewka? No właśnie. Dobrze, tu nasz farming się będzie ciągnąć dalej. Tu wiem, że jest ruda. I my tą rudę sobie jakoś tam zostawimy. Czekaj, pokaż, gdzie ona jest tutaj mniej więcej. Ale to bardzo mi tu nachodzi. Dobra, pójdźmy na razie tutaj sobie dalej w farming. O, mam nawet fajny pomysł. To niestety trzeba będzie przenieść. Daj tak. Tutaj, okej. I czekaj. Czekaj, bo ja mam tutaj dobry pomysł. Tu se puścimy Bambaja. Tylko nie wiem, czy on mi tu będzie chciał wejść. Daj. O, ty, tu. No, świetnie. No właśnie. Tak też sądziłem, że tutaj będzie problem, ale dobra. Z tym tam sobie poradzimy. Czekaj, daj mi tą ulubioną drogę. A, tu jest dobrze nawet. Świetnie. Bum, bum i bum. I bum, i bum. Nie. Dobra, dotąd. Stąd tu sobie zrobimy ładny zakręcik. Wiem, że ładne zakręciki dla na Bambajach nic prawie nie robią. Chociaż te bardzo ostre też coś jednak robią na nim. Jakieś wrażenie. Więc... Dobrze. To był zły zakręt. Nie spodobał mi się. O, ten mi się podoba. Dobra, masz. Dobra, no i tutaj sobie ten Bambaj będzie przejeżdżać przez wszystko. Tu, aby lepiej pójść w to... Poczekaj, ja mam trochę forsy.
Bardzo słusznie. Mamy duże pastwisko. O, to też jest fajnie. Tym się zastanowię za chwilę. Duże pole uprawne. Tak, to jest duże pole uprawne. Okej, dobra. To tu sobie dajmy parę tych pól uprawnych. No, może być na przykład tyle. Wow, jak ja już to widzę, jakie to będzie piękne. Tu sobie może pastwiska jakieś za chwilę zorganizujemy. Tutaj są te nasze szkółki. I te szkółki, one tu będą w takim razie małym miejscu. Wody. Już woda. Dajaj, to pociągnij tutaj. I to tutaj. Okej, dobra. Macie wodę. I ten nasz Bambaj, mam taki skromny, rzecz powiedziawszy, pomysł. On tu sobie będzie jechać przez tą całą dzielnię. O. Aż dojedzie tu. Ej, to będzie naprawdę niezła linia. Tutaj ci wszyscy będą mieli może jakiegoś autobusa do Bambaja czy coś, albo... Albo tu im puścimy jeszcze jakiegoś drugiego. Może to jest też dobry pomysł. Dobra, tak czy siak. Tu ten nasz Bambaj będzie wjeżdżać tutaj w środek tej dzielnicy. Aby wjechać w środek dzielnicy, trzeba zrobić coś takiego. Tutaj ciach. No dobra. Tu ja widzę, że my to zrobimy nieco teraz demolkę. Dobra, ciach, ciach. Tutaj bym sobie zrobił jakiś już ładniejszy zakręt. Czekaj. Okej. Dobra, niech będzie. I stąd tutaj... Nie. Kamera, spokojnie. Sobie go puścimy tutaj na tej bocznej nitce. No. Dobra. Tu on sobie może tak jechać. Czemu by nie? Dobra, tak. Tutaj sobie on będzie jechać. Kolejną rzeczą, jaką jest dosyć ważna... Czemu tutaj jest taki korek? Co jest gra? Serio? Przez ten głupi przystanek, że on jest za wcześnie? Ja nie mogę. Dawaj go tu. I problem związany. Nie, no bez przesady, ludzie. Słonego... Ten też by tu mógł być. O kurczę, ale lód tutaj ruszył! Ajajaj. Właśnie się tego obawiałem. Jest problem z komunikacją. Dobrze. Jest za dużo ludzi. Za dużo ludzi chce korzystać z naszej komunikacji. Do czego to doszło? G. Wyłącz to i dobra, raz, dwa, trzy. Tu sobie będzie Bambaj tak skręcać. Dobra. Bo tu go chciałem sobie spuścić w dół. O, dokładnie. Teraz się zastanowiłem, że co mi z tego, że ja go tu spuszczę w dół. A dobra, chyba że zrobimy to w ten sposób. Tu będziesz mieć krótki przystanek. Dobra. I tu już dalej będziesz mieć wylot. Teraz tak patrzę, że to jest rzeczywiście trochę dalej. Dobra, może nie. Tak, wróć. Stąd to byłby jedyny dobry, słuszny pomysł, dopuścić go tutaj z tą drogą. W sensie z tymi ciągami. Dobrze, wyłączmy siatkę. O, dobra. Tak, to ja mogę się bawić. Albo i może nie. Tak, bo tu nad tym też zbytnio nie puszczę. Czekaj. Ten park właśnie, tak jak mówiłem, jest chyba łatwy do obejścia. Dobra. To jako tak sobie obeszliśmy. Natomiast... Tutaj ten dworzec. To sobie dajmy. Możemy tutaj aż tak bardzo skręcić. Możemy sobie. Ej, czekaj, i to by nam rozwiązało problem. A nie, czekaj, bo tu jest słup. To nie, słup. Słup nam nie rozwiązuje problemu, wręcz go tworzy. Ciach.
tu będzie później skręcać. Czekaj. I raz, dwa, trzy. O! Idealnie nam to weszło. I czekaj, G. Tak, wiem dzisiaj. Wiem dzisiaj takie mało intersection, ale dobra. Czekaj, dajmy sobie stąd. I tutaj. Ale nie chciałem robić wszystkiego poza kamerą, co nie? Dobra, czekaj, stąd, tu. Dobra, mamy to. Z tej strony, teraz jeszcze trzeba zrobić tą. Czekaj, jak ciebie podniesiemy odpowiednio, to ty nam tu przyjedziesz na. No, dokładnie. Można to było zrobić na inny sposób, i może jednak skorzystajmy z tego innego sposobu, czekaj. No, powiedzmy, że jeżeli byś tu skręcał nasz Bombaj. Jeszcze do góry. O, dobra, może bardziej w ten sposób. Bo nie chcę tutaj też go tak wywindować w powietrze. Dobra. Powiedzmy, że jakoś tak. Siatka włączona, linie pomocnicze wyłączone. I tutaj będzie dojazd. Okej, dobra. No i tak, tu jedna linia, która jedzie w tym kierunku. Jedzie tu przez to wszystko tu. Tu sobie skręci i tu gdzieś zrobimy jej pętlę. Co jest? Wow, 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 wow. Ja rozumiem, że my tutaj prawie żadnych tych budynków wam nie stawiamy, ale bez przesady. Halo, halo, ludzie. Macie tu krematorium. Raz, dwa. Żeby się cieszyli tak z krematorium. Policja. Macie tu policję. Policja, proszę bardzo. I edukacja. Leży i kwiczy. Pojemność 0, czekaj. My nie mamy żadnej szkoły średniej w całym tym mieście, co? Tego się nie spodziewałem. Wiem, że z podstawówkami to jest problem, to akurat pamiętam. Dobra, to poczekaj, pójdźmy sobie na pewno pierwszą linię. Patrzę na zagadek. Bo ona tu będzie na pewno skręcać. Zastanawiam się teraz, gdzie by tu zrobić pętlę. Możemy albo puścić ją tu do tego i tu sobie, żeby zawracała. Może to jest pomysł. Ta, to jest chyba pomysł. By tutaj sobie zawróciła z tymi wszystkimi bambajami. Niż tutaj zrobić jakiś. Chyba, że jakbyśmy tu zrobili jakąś specjalną pętlę, to obok tej stacji metra. To byłby też w sumie dobry pomysł. Czy tutaj? Dobra, tamto sobie mogą dojechać. Dajmy tu specjalną zawrotkę. Okej, okay, zawrotka musi być jakoś tutaj, po tej stronie. Dobrze. Co jest? Jak to się nie da? Da się, widzisz? Buja. Tutaj. I no, czekaj, zastanówmy się. Dobra, niech będzie to w ten sposób. Nie, jest źle wyszło. Patrzcie, jaki tu jest popyt na ludzi. W sensie tutaj na mieszkania. Dobra, niech już będzie w ten sposób. I tutaj widzę, że jest strasznie dużo ludzi chodzi. O, proszę bardzo. O wilku mowa. Wyłącz mi tu siatkę. Chyba na wszystko tu trzeba będzie zrobić przyciski. Tak teraz patrzę. Stąd, tu. Stąd, tu będzie dojście. No, proszę bardzo. Dobra, no i tu będziecie mogli sobie chodzić. Tutaj to widzę, że nawet to jest całkiem niezły patent, co teraz zrobiłem. Dobra, niech będzie tu przystanek. Dobra, tutaj. Jakieś zadowolenie? Tak, jakiś tam jest. Dobrze, tutaj jedzie Bombaj. Tutaj. Tak teraz widzę, że tu czekaj. Tu trzeba dodać przystanek. Halo. Centralo. Tutaj. Dobra. I jeszcze raz. Bo tutaj coś się będzie korkować przez to. Dobra. Ciach. Ciach. Zadowolenie. Tutaj dalej. Tu przystanek. Tutaj. Jedzie.
Nie tu. Tu. Bo on tu będzie głównie... Czekaj, coś już zemsknąć. Tak, bo on nie jedzie tędy, przecież on przyjeżdża tutaj prosto. Tutaj. O, od razu lepiej. Tu. Tutaj. No i tutaj w miarę możliwości to tyle miejsca. Tu trzeba będzie to później poustawiać, jak będziemy tutaj się rozbudowywać, co nie? A póki co, to ja sobie zrobię w ten sposób. Tutaj. Tu przystanek. Oj, już widzę, ile z tego będzie ludzi korzystać. Tu będzie idealnie pod płatkiem. Słonego, tutaj byłby dobry pociąg jakiś puścić. Stację czy coś? Mogę się nad tym zastanowić. Dobra, czekaj. Tak to też się zastanawiam, że tu jest... Tu byłby dobry ten przystanek. Czekaj, to dajmy sobie... Nie. Tu przystanek. Nie tu, tu. O. Dobra. Tu niestety, no tym nie dajemy przystanka, ale oni tam mają jakąś tam miarę. Tutaj i tu zawracasz. Dobra. I z powrotem. Jedziesz... Tutaj? Nie, dajmy ci tutaj przystanek. Tu dalej. Tutaj pod tym parkiem. Dalej tu. Tutaj, tu nie robię na drogach, staram się nie robić na drogach, wtedy jest bardziej płynny ruch. No i tutaj do farmingu, jak będziecie sobie szli pracować, a wiem, że będziecie szli, to będziecie mogli tak łatwo dojść. Tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, no i teraz już w drugą stronę. Tu. Tu. Tutaj. I buja. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że będziecie z tego dobrze korzystać. Tu widzę, że już są ludzie chętni. Ciekawe czemu. Dobrze, ale to jest nasza pierwsza linia, którą mieliśmy tutaj puścić. Chwila. Druga linia, którą mieliśmy tutaj puścić. Strasznie przemysł chce się budować. A ja już tu wypoczerpałem na niego limit. Trzeba będzie tutaj pójść. Tutaj, czekaj, gdzie tu były te zboża. Z tym zwykłym przemysłem coś się robią problemy. Będę musiał pomyśleć, gdzie go wstawić. Może tu. Albo tutaj dookoła tego, nie wiem. Tak czy siak. Nasz Bambaj dojeżdża tutaj, ale w drugą stronę on będzie tutaj jechać dalej. Kurde, co z wami ludzie, no? Macie tu jeszcze jedno krematorium. Co ja chciałem zrobić? Komunikacja. Oni nie mają własnej poczty, co? Macie własną pocztę, halo ludzie. No bez przesady. Pocztę to wy powinniście mieć od początku, a nie, że teraz dopiero mnie ustawiam. Dobra, i tutaj mam jeszcze postawić jedną pocztę. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Bambaje, pciam ciągi. Możemy postawić tutaj stację. Tak, to jest dobry pomysł. Tutaj postawimy wam stację. Przy okazji wypełnimy trochę popytu jeszcze. Dobra, niech będzie. O, czekaj, czy jeżeli zrobimy w ten sposób, to tutaj się ta stacja na tak kiepsko wstawi, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Escape. Tutaj to wybuszmy. I teraz stąd. Ciach. Ale ja tu mam dzisiaj problemy. A jeszcze dzisiaj będzie przede mną live. I jakby coś wieczorem się pojawi jeszcze jeden odcinek. Kurde. Temat, trudno. Nie to nie, nie chcesz ładnie wejść, to nie. Synek, tutaj jest ten Bambaj. Całkiem blisko mnie. Dobra. Tu wyburzymy sobie naszą sieć. Więc jest zadowoleni. A spokojnie, staję wam tutaj stację, to się tak nie cieszcie na zapas. Hehehe. Linie pomocnicze to było G. Proszę bardzo. Tak, bo bliżej... Nie wstaje bliżej. Chyba, że czekaj, jakbyśmy tu puścili to pod spód. Może to jest jakiś pomysł. Bój się. Co to było? I znowu... Dobrze, nie, to jednak... To jednak tutaj będą tory. Będziemy jednak widzieć pociągi. I stąd tutaj podłączenie.
Ty będziesz mieć tutaj takie lekkie i stąd tu i tu. Proszę bardzo. I ty tu podłączenie. I od razu mówię ci, ty nie przyjmujesz pociągów zewnętrznych. Dobra, dajmy play. Tu, ponieważ to jest głośny budynek, bardzo głośny. Ba, jeszcze głośniejszy. To macie tutaj się budujcie. A tutaj wszędzie to już ludzie. Dobrze, no i stąd będzie linia nasza pierwsza kolejowa. Pierwsza linia kolejowa. Tu. I tutaj. Dobrze, widzę, że jesteście zadowoleni, bardzo dobrze. Ciągi powinny tutaj już za chwilę pojawić się. I w związku z tym my tu puścimy sobie bambaja pod ciągi, co nie? Żeby nam to wszystko ładnie tutaj... Nie, nie B. Tylko G. Musimy się na przyciski. Dobra, dajmy sobie to tak. Bo tu chciałem sobie zrobić zjazd. Dobra, jak tutaj będzie, to chyba będzie dobrze. I tutaj drzewka buja. Dobrze, no i stąd ten nasz bambaj będzie jechać dalej. Pod tym. Świetnie. I tu się zastanawiam, bo możemy albo go puścić tutaj prosto, albo wiecie co jeszcze jest lepsze? Żeby on sobie zrobił rundkę taką tu. Tak. Albo powiem więcej. Tu im puścić własną linię tramwajową, która będzie jeździć tak kółko. To jest pomysł. Tak, to jest jeszcze lepszy pomysł. Czy ten tramwaj będzie zawracać? Tu będzie zawracać, dobra. To skoro to mamy zrobione, to puśćmy sobie naszą nitkę. Czekaj, bo ta nitka będzie musiała jechać. Tak, bo tutaj będzie dobry. Albo tutaj, nie wiem, gdzieś pomyślimy, gdzie jest, będzie dobre miejsce do zwracania. Tak, tutaj jest nasz farming. To tu sobie puścimy ciebie do góry. Żebyś przejechał mi tu nad tą drogą. O, dokładnie. Tu będzie w dół. Tu będziesz mieć przystanek. Póki co, bo to legnie później się zmianie, tak? To nie będzie tak wyglądać jak teraz. I... Czekaj. Czekaj, pomyślmy jakby tutaj ładnie wpasować. Bo jak ciebie puścimy tutaj... A, to ty tutaj sobie skręcisz. Okej, dobra, to niech będzie tutaj. Dobra, dotąd i tutaj sobie zgodnie z G, czyli liniami pomocniczymi, sobie zmienimy zakręt. Okej, dobra, tu jest dobrze. 30 minuta, to jest niedobrze. I nasz bambaj tutaj sobie jako tako jedzie. Kurczę. Tu coś się złego dzieje, to jest chyba bliski ten przystanek. Daj go przynieść tutaj dalej. Okej, jeśli dobrze rozumiem, tu jest za dużo bambajów jeździ. Czekaj, pokaż mi. Szczegóły dotyczące linii. Tu chyba za dużo puścił... Jednak nie za dużo, tylko one jeszcze nie rozjechały się. Ajajaj, ajajaj. Ajajajajajaj. 600 tu ludzi? Dobrze, no 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 comment. Nasze bambaje muszą się rozjechać. A że one na razie tutaj stoją, to tak to wygląda. Trzeba chwilę poczekać, aż one się tu rozjadą, wtedy będzie lepiej. Tam one na razie wszystkie zajezdnie jadą. Dobra. Wracając do tego, co chciałem zrobić, chciałem puścić im tu bambaja. Bo gdzieś ten bambaj stąd musi tu wjechać, przejechać to. No i był pomysł, żeby go tu wpuścić i tu żeby zawracał, ale tu widzę, że jest już za duży dół trochę. Ojojoj. Okej, dobra, mam pomysł. On nie będzie jechać na naszego węzła wspaniałego, niestety. A szkoda, miałem takie chęci. On będzie jechać tędy. Chyba tu nie przejedzie. Dobra, to nie, to trudno. Przejedzie przez tory, no chyba się nic złego strasznie nie stanie. Stąd, tutaj. Tutaj nad torami, bo nie można łączyć torów. I tu sobie zmienimy zjazd.
I tutaj, z tego co pamiętam, gdzieś było wolne miejsce. To miejsce było tutaj. I tu będzie kolejne miejsce do zawracania. Dobra, czekaj. Tu sobie zrobimy zjazd. Dół, okej, dobra. Czekaj. Tu musi być kawałek. Albo nie, dobra, co ja tutaj wymyślam. Co mi tam? Tutaj tak. I tu do zawracania. Proszę bardzo. Proste, ładne, proste, smaczne i... Nieważne. Smaczne i proste. Tutaj. Proszę bardzo. I to tyle tutaj z tych połączeń, jakiś ekstra. Nogi! Dobra. I kolejna nasza nitka będzie jechać stąd. O, tu są dwa miejsca, fajnie. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Tu będziesz mieć kolejną linię. Ja tymi liniami się zajmę jeszcze zaraz po odcinku. Tu będziesz mieć przystanek. Później tu. No, no i jeszcze się pytasz. Tutaj będziesz mieć idealny spocik do zatrzymywania się. Tutaj będzie kolejny, tam do tych pasażerów. Póki co damy sobie tu przystanek, ale w miarę tutaj zbudowy trzeba będzie po prostu dodawać te przystanki. Tutaj jeden przystanek. No i tutaj do zawracania. I tutaj jeszcze jeden. Tutaj. Tu. Tutaj. Tutaj. No i tu w miarę tych samych miejscach, jak się da. Tutaj tym, oj, oj, oj. I w autobusy trzeba będzie w następnym odcinku zainwestować. Bo jednak same bambaje i metro i pociągi teraz jeszcze nie rozwiążą na problemu bez autobusów, które też są potrzebne niestety. Niestety, stety. Dobra, 36 minuta odcinka, chwila. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Jeszcze jedną nitkę. A w kolejnym odcinku, czyli to będzie już weekend. Jak ten czas szybko leci, zajmiemy się trochę innymi rzeczami. Bardziej Instruction. Tylko jeszcze popytem będziemy pokręcić się. Ale poza tym to powinno być bardziej Industries. Okej. Czekaj, tu mam świetny pomysł. A co jeśli byśmy sobie tu puścili to w ten sposób? No tutaj będzie mieć ten zakręt, ale tak. A tu byśmy puścili gdzie prosto. O, dobra, dobra, łapię to. Dobry pomysł. I tu, ponieważ on zjeżdża, co nie? Tu będzie zjazd. O, dokładnie. I tu będzie pętla. Co nie? Bo on niestety musi gdzieś tutaj zawrócić. Też się zastanawiam. Jakby to zrobić, żeby on tutaj dobrze zawracał. Najlepiej byłoby, jakbyśmy się nam tu udało zrobić dwa miejsca postojowe, ale w to wątpię. Bo tu trzeba po prostu w ogóle umieć to zrobić. Dobrze, mamy jedną pętlę. Miasto potrzebuje więcej prądu. Co jest prądem? To kolejna słoneczna. Nie ma mowy. Masz. Kolejna słoneczna postawiona. Nasze prądy, nasze miasta, a w sumie fabryki duże podobno żyją. To coś w tym może być. Dobra, tu jest jedno do zawracania. I możemy niby tutaj zainwestować. Mówiłem, że pociągi się mi tu spodobają. I tu będzie drugie do zawracania. Tak, to jest dobry pomysł. Tutaj. I stąd, czekaj. Okej. Prawie. I mamy to. Dobra. No i puśćmy tylko tę naszą linię, żeby tutaj te bambaje jako tako jeździły. Dobrze, nasz bambaj. Możemy wystartować go stąd, nawet. Przystankiem kolejnym będzie tutaj. Oj, ta linia. Już ja widzę, jak ona będzie tutaj używana. Ajajaj. Okej. Tu będziesz mieć kolejny przystanek. Tutaj koniecznie. Tu. No i tu będzie kolejny tutaj. Ta. Niech będzie tutaj kolejny. Żeby nie było też za daleko. Tutaj. Tu pojedzie. Oj, dzisiaj komunikacyjny, to komunikację dzisiaj pełną parą zrobiliśmy. Tu będzie kolejny przystanek.
tu kolejny. Wiem, często te przystanki tutaj, ale dobra, już nie będzie. I tutaj. I tu jest bardzo blisko. Nie wiem, czy zauważyliście. Czy też taką macie. Tu trzeba nie coś tym zrobić. Ale nie o to mi tu chodziło akurat. Tu jest bardzo blisko, są te dwie części. Więc ja sobie pozwolę tutaj stąd zrobić kładkę na drugą stronę. Dobra, nie stąd. Okej, okay, dobra. I po pierwsze, nie aż tak do góry. Dobra, stąd. Tu widzę, że to ładnie tam nam poszło. Dobra, tutaj i tu w dół. Okej, okay, tutaj pod spodem może być nawet. I jeszcze tylko jedna rzecz. Już kończymy. Wiem, widzę zegarek. Tu straszne są kotki. I tutaj też trzeba powiększyć, nie do takiej drogi jak tu teraz jest. Bo tu jest po prostu zbyt dużo ludzi. Nie zainstalowaliśmy w końcu tego węzła, ja to zrobię może poza odcinkiem. Tu będzie duża droga. Bo tu po prostu to... Tu jest po prostu zbyt duży rów. Czekajcie, co? On cały czas tu nie ma wody? I to nie tylko on? A myślałem, że to już kiedyś zrobiłem. I ten park. dobra, niech tu będzie już. Czekaj, tutaj jeszcze. Tu. No i stąd, tutaj, dotąd. Dobra, to powinno im trochę usprawnić ruch, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj. Jeszcze jedna rzecz do usprawnienia ruchu. To tutaj. Jeżeli będzie tak dużo tego, to powinno być lepiej. Dobra, tu widzę, że są ludzie oczekujący. Tu widzę, że są ludzie oczekujący. No to teraz nasze bambaje muszą się rozjechać. Czekaj, pokaż mi jakiś ten pociąg. To jest nasz pociąg? Tak, to jest nasz pociąg. Czekaj, pierwsze kolorki. Kolorek sobie dajmy taki. Dobra. I na obydwu stacjach jeden pociąg? Chyba nie. Z trzy tu co najmniej. To jest tak natężona linia. Wiem, że to jest krótki odcinek, bo on idzie stąd. Tutaj, co nie? To nie jest jakaś strasznie długa linia. Ale jak ja tu widzę, ile tu jest ludzi, o Boże. To my zyski nawet będziemy mogli z pociągów. I tu będzie jeszcze jedna stacja, ale też w kolejnym odcinku. Dobra. Zetknijmy sobie tylko na nasze linie po dzisiejszym odcinku i kończymy. 42 minuta odcinka. Nie no, ile można? Linie. Dobra, ta nitka. Ładnie, ładnie. 200 ileś ludzi. Okej, okay, dobra. Ta nitka. Tutaj jeżdżą bambaje już ogólnie po mieście, więc powinno być lepiej. Tak, jest lepiej, dobra. Tu jest nowa linia jeszcze jakaś. To jest ta ostatnia. Ładnie, 190 osób. Tutaj, okej, okay, dobra. I to jest jeszcze chyba jedna nowa. Ta. 100. Wow, wow, wow. 240. Tu jeszcze metro trzeba będzie podciągnąć. Dobra. To tak, mam nadzieję, że... A, jeszcze tylko zerknijmy sobie na pociągi. Tutaj to wiadomo, że jest pięknie. I metro. Mówiłem, 1000. Równo 1000 ludzi akurat korzysta. Akurat co do metra, to możemy jeszcze zwiększyć budżet na parę pociągów. Dajmy sobie 15. Bo tutaj jest dużo ludzi po prostu, bardzo z tego korzysta. Dobrze. To tak. Mam... No tutaj nasza ropa powoli nam schodzi, tak? Czekaj, zerknijmy sobie. Mamy trochę importu, ale poza tym nie jest źle. Nasze fabryki dalej nie działają? Lub nie chcą działać? Nie, wszystkie działają. Plastik, plastik. O kurczę, mam plastiku dużo. Co się stało? Chyba zaczęliśmy wreszcie go dużo produkować dzięki morskim platformom wiertniczym. Rzeźnia. Rzeźnia ładnie tutaj nam produkuje. To też. I piekarnia nam dobrze produkuje. Więcej mąki musimy. Dobra, to nad mąką jeszcze sobie posiedzimy i pokręcimy. Natomiast to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie wstać w łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja tu wam chciałem zrobić na koniec timelapse, ale sądzę, że już po tak długim odcinku nie będzie on potrzebny i jutro powinien się pojawić normalnie. Dobrze, co tu dużo mówić. Jeśli wam się podobało, możecie wstać w łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału i dzisiejszego live'a, i dzisiejszego scenariusza, i jutrzejszych kolejnych odcinków.
No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Znowu te tory i ta autostrada. Czekajcie, nic się zmienia do coś innego. Czekajcie, czy ja mogę to kręcić? Nie. Podobno jak już tak wciska i się zmienia kolejny. O, dobra. Cześć! Ach, te pociągi.